Witajcie, masz kisy i strona Traoru w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Case Redux jako Republika Rosyjska. W ostatnim odcinku wspominałem o tym, że zacznę, kiedy już będę przygotowany na wojnę z Japonią, po czym Niemcy zaatakowali Polskę. Tak, Niemcy zaatakowali Polskę i zapewne za chwilę do Ukrainy dołączy i mnie wezwą. Więc jedyne co teraz robię, to po pierwsze tutaj się szykuję, nadal trenuję te wszystkie dywizje, trochę to zajmie. Myślę, że też zrobimy desant, który po prostu będzie na jeden z tych portów i razem z tym desantem, zapewne jeden z tych tutaj portów, razem z tym desantem zrobimy wielki manewr ze spadochroniarzami. Też trzeba pamiętać o tym, że potrzebuję więcej tego, więc niedługo rozpocznę wielką akcję związaną, tutaj też możemy karabinę zacząć zmieniać, wielką akcję związaną z produkcją samych tutaj tych transporterów, więc to też będzie ważne dla nas, a my w międzyczasie będziemy tutaj próbowali sobie rozpocząć tutaj wojnę z Ukrainą i tym razem się nam uda z tego względu, że Niemcy nam pomagają. Dobra, więc prześlemy tutaj wszystkich dowódców i jak tylko poproszą nas, żebyśmy dołączyli do wojny, to my dołączymy. Tak, i Albania jest z nimi. Czekaj, nie mówcie, że Albania... Nie, Albania nie jest z nimi. Ale my jesteśmy przeciwko nim, więc zaczynamy. No i nie powiem, trochę są bez szans, dlatego że mówię, oni są tak otoczeni, że dosłownie nie mają... Po prostu w żadną stronę nie mogliby się rozwijać, więc tak naprawdę to nie jest jakieś bardzo, ale to bardzo rozwojowe, jeżeli chodzi o to, że my teraz ich zaatakowaliśmy. To jest po prostu powinność dziejowa. Więc tutaj powoli już upadają. Tutaj też inni dołączają do wojny. Wydaje mi się, że było coś związanego z tutaj agentami. Tak, jeden został złapany, musiałem wysłać. Ciekawe dlaczego. No i tutaj już się zajęli tym. Myślałem, że powinni się nieco zająć, jeżeli chodzi o tutaj te wszystkie regiony. Tylko że powiem szczerze, chyba prędzej ja coś zrobię niż oni. No i radzimy sobie jakoś. No. No musimy najpierw sobie tutaj wszystkim się zająć. Wysłałem część samolotów, ale widać, że jednak ukraińskie samoloty są o wiele lepsze. Mieli czas na rozbudowanie tego, ale to już naprawdę bardzo, ale to bardzo są mocni. Okej, dlaczego dostajemy karabiny? Dostaliśmy mnóstwo karabinów, więc z jednej strony to mi się podoba, z drugiej strony czuję się obrażony. Okej. Tutaj powoli się już zajmują tym. Tutaj też możemy w sumie zacząć trochę ćwiczyć nasze dywizje. Okej. Jeden z naszych asów został strącony. Jeden z tych asów, który dopiero się pojawili, też trzeba powiedzieć o tym. Dokładnie. A my już tutaj się powoli zajmujemy tymi wszystkimi doktrynkami. Nie chcę powiedzieć, że my mamy najcięższy front, ale na pewno Niemcy mają najłatwiej, jeżeli tutaj pchanie, ponieważ nie mają żadnych dywizji na ich froncie. Jak to wygląda? No i straciliśmy. Dosłownie tracimy tylko doświadczenie na tej wojnie. Jak to wygląda? 70 tysięcy do nich. Dosłownie ledwo co jakiekolwiek obrażenia im zadaliśmy, a tutaj pisze, że dosłownie zabili nas w bardzo dużej ilości. Okej, niech się tutaj dalej tworzy. Chociaż nie, bo tutaj jest jeszcze inna wojna, ale i tak nadal to jest to tak samo. Okej. Tutaj Niemcy trochę nam wspomogą, dlatego że
Oczywiście musimy tutaj przyjąć te pozostałe terytoria, tylko że oni są bliżej jakichś punktów zwycięstwa. Okej. Lepsze samolociki, zawsze mi się podoba. No, powoli pchamy ich do przodu, tylko że ja nie bym chciał, żeby to nie było tak, że że to my najbardziej stracimy, a dostaniemy tak mało punktów do rozdania, że nic nie będziemy mogli zrobić. Okej, tutaj nieco się tym... jak to wygląda tutaj z ćwiczeniami? Dobrze wygląda. Okej. Teraz zbojkotowali wybory. Mówiłem, jesteśmy dyktaturą, naprawdę to... Naprawdę nie wiem, kto pomyślał, że wybory są jeszcze nadal jakąś ważną rzeczą w naszym państwie. I tak, mamy coś do przepchnięcia, ale my w ogóle żadnych nie mamy tutaj gości. Żadnych gości nie mamy. Ona. Aha. Czyli byśmy mogli monarchię odbudować. Naprawdę nie wiem. Tak, i niby, że nasz gości by był wtedy monarchą, tak. Ale mówię, naprawdę nie. My mamy tutaj, mam 30%, zapewne byśmy mogli tutaj przepchnąć, tylko że gra coś się popsuła. Dobra, możemy już fabryki tutaj postawiać. Więc postawimy. Już nie musimy wydawać siłę polityczną na nic. To mi się podoba. Czy byśmy mogli? Nie, War Economy nie. Tutaj Extensive Conscription, tak. Ty w ogóle żadnego rządu nie możemy zrobić, ponieważ po prostu to jest wszystko zautomatyzowane. No. Nie powiem, ta wojna była szybka. Czy oni są w wojnie z... Tak, są w wojnie z Antantą. Niemcy, Niemcy, Niemcy. Jak to jest, że wy zawsze musicie coś głupiego zrobić? O, Chiny właśnie padają. Dobra, tutaj nadal łapią nasze dywizje, nasze dywizje. Łapią nasze dywizje. Tutaj z pociągi z... marynarka wroga. Nigdy nie pamiętam, co tutaj jest ważnego. Chyba pójdziemy w tą ścieżkę. Ja czasami pamiętam, jak co dokładnie trzeba wziąć, żeby było, żebyśmy mogli coś tutaj wykorzystać, tylko tak później to już nie ma jakiegoś znaczenia. To jest po prostu wybór pomiędzy tym, że czołgi się ma, a może się nie ma czołgów. O, Rumunia wróciła do żywych. Okej, okay, więc tak, po pierwsze flota. What? Myślałem, że nie będziemy mogli wziąć, ale joink, flota. Dalej, Niemcy. Więc Niemcy odzyskacie tutaj te terytoria. Dalej szukamy najpiękniejszego kraju na świecie, nazywającego się Biała Rosja. Boom. No i co? I... No nie powiem. Ukraina to chyba dla nas się należy. Dosłownie. Mogłem podzielić to tak, wiecie, żeby to ładnie wyglądało, czy coś takiego, ale nie. Dla nas. Co najwyżej będą jakieś decyzje, żebym tam porozdawał, czy coś takiego. Okej, mamy jakieś decyzje, żeby porozdawać. Nie. Mamy decyzję w ogóle, żeby... O właśnie. Los Ukrainy. No, zintegrujemy. Tylko, że my tracimy claimsy i to wszystko. Take to land to the liberated rates. No. Okej. Okay. A nie! Referendum monarchistyczne upadło. Co my zrobimy? O nie. Okej, okay, pytanie jest, czy to są nasze kory? Nie, to są Occupied State. Więc nie wiem dosłownie, co mamy zrobić, żeby teraz
zdobyć to bardzo chętnie weźmiemy, tylko aha, podoba mi się tereny. Okej, okay, bukowina. Nie sądzę, żeby oddanie bukowina. Hełm. Weźmiemy, tylko nadal mówią, że dlaczego my możemy tylko tak zrobić, ale już nie możemy dostać korów. Nie wiem. Dobra, tutaj mamy problemy z karabinami, więc bardzo chętnie bym sobie teraz wielką produkcję karabinów zaczął robić. Tyle samolotów chyba wystarczy mi, szczerze powiem. Dobra, nieco z tej artylerii może pójść. No, nasze lotnictwo trochę upadło pod sam koniec. Jak to wygląda tutaj? No, zajmujemy się powoli tym lotnictwem, ale przydałoby się mieć jakiś bombowców, którzy by tam nam bombardowały te terytoria. Tutaj już mamy wszystko przygotowane, więc czas na desant. Okej. Okay. Chyba musimy wystawić najpierw samoloty. Okej, okay, gdzie jesteście? Boom. Wy macie jakieś misje tutaj? Czy... Znaczy się w sumie można zrobić dla nich misję, ale... nie wiem, czy to teraz jest jakieś mega ważne. Okej, okay, więc czas tutaj przełożyć wszystkich naszych generałów. Się już... Tutaj ich wykorzystaliśmy w odpowiedni sposób. Zawsze możemy potworzyć sobie nowych, tylko... Jakoś nie mam ochoty. Okej. Tutaj są. Wyślijmy ich tutaj. Będzie pytanie takie, czy nie będą mieli problemy z zaopatrzeniem. Nie, nie mają. Okej, możemy? Możemy już. Okej, więc... Okej, okay, jestem już z powrotem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zrobiłem już jedną testową, źle poszła desant, więc trochę poczekałem. I to, co główną rzeczą jest taką, co może nas zabić, to jest to, że nasza flota nie jest zbyt duża. Tak, nie jest zbyt duża. Więc nie wiem, jak to pójdzie. Okej, okay, zdesantowaliśmy się. I tak, wy wszyscy zostaniecie usunięci z rozkazu jakiegokolwiek. To, co teraz musicie zrobić, to po prostu wspomaganie swoich przyjaciół. Okej, okay, zdesantowali się. To, co chcę... O, jest! Ale mał ty... Dobra, AI musiało coś pozmieniać, ponieważ kompletnie, ale to kompletnie jest, nie ma żadnych dywizji. Dobra, więc tak, po pierwsze, nasze transportowce, wszystkie tutaj, macie wysyłać zaopatrzenie, coś, nie wiem co to jest. I co, no i budujemy port, tak. W skrócie, taka jest nasza strategia, że mamy wybudować port, mamy go mieć, mamy... być szczęśliwi dzięki temu i to tym szczęściem się dzielić, jeżeli się cokolwiek nam uda tutaj zrobić. Okej. Więc oczywiście północ jest mega, ale to mega tutaj broniona. Teraz zajmijmy się tymi strzałkami już, żeby nie było. Tutaj jest jakaś jedna... Nie, tutaj ta dywizja się zdesantowała, ale mało co z niej zostało. Więc tak, musimy się zająć tą dywizją. Jak już się zajęliśmy, no to musimy jeszcze pójść tutaj się pobronić.
Okej. Więc naszą główną strategią teraz to jest wysłanie wszystkich naszych dywizji, żeby się zajmowała tymi na razie frontami. I jeżeli by się tutaj nam udało, to byłoby świetne, ale się nam nie udało. I może się uda nam się coś jeszcze zrobić. Jak na razie straciliśmy 3 dywizje, to nie jest jeszcze jakaś mega strata. Jak to wygląda w powietrzu? W powietrzu, no tutaj samoloty przyszły i teraz się zajmują wspomaganiem. Więc... o, mamy tutaj jakieś lotnisko. Dobra, że się uda nam wysłać nasze samoloty. Chociaż wiem, że chyba był jakiś rework, który powoduje to, że te samoloty mogą zjadać nam sprzęt. Więc oby tak się nie działo. Dobra, i teraz mamy wsparcie lotnicze. Mamy nieco tutaj wsparcia jeszcze przez to, że się desantujemy drogą lotniczą sprzęt. Więc aż tak szybko nie padniemy. No i co? No i teraz znowu mamy oczekiwanie. Dosłownie o wiele lepiej teraz leci to, jeżeli chodzi o nasz desant, niż jak było poprzednio. Teraz tylko usuńmy te wszystkie rozkazy, dajmy pod jeden. Temu usuńmy, dlatego że ostatnio nie udało mi się, dlatego że akurat mi w port weszli. Tak naprawdę jedyne co oczekujemy, że może się nam uda coś tutaj porobić, żeby się zdesantować flotą. Ale mam jakiś problem z... tutaj... z działaniem. Jest nasz defense... strike... convoy raiding... No, nasz tak teraz dosyć mocno łapią na tym. Dobra, więc tak, w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy się na razie mieli jakiś stronghold w Japonii. Dobra, mamy już. Więc czas wysłać całą naszą armię tutaj. Tak, w skrócie to robimy. Więc najpierw wszyscy mają się udać tutaj koleją. Teraz wszyscy mają przypłynąć statkami. Nie wiem jak to nam pójdzie, ale dosłownie musimy teraz bronić całą naszą armię, żeby tutaj nie zginęli. Okej. Już się wybierają. Teraz jest pytanie, czy się nam uda. Dobra, widać, że jest zieleń. Więc jak już jest zieleń, to co robimy? Olej. Tak. Na tym polega cała nasza rozgrywka. Najpierw kolej, a później atakujemy. Dobra. Więc póki co tak to będzie wyglądało. Nie powiem, że inaczej będzie wyglądał podbój Japonii, ponieważ dosłownie nie mamy zbytnio sprzętu, jeżeli chodzi o to. Okej. Tutaj jeżeli chodzi o powietrze, to w powietrzu jesteśmy w miarę okej. W ogóle mamy jeszcze szyfr, zapomniałem o szyfrze. Tylko, że wysłali do nas tyle dywizji, że... nie powiem, trochę sporo ich jest. Wydaje mi się, że wysłali prawie całą Japonię na nas. Wiecie co, może ja wezmę tą armię i ja będę próbował desantować się na ten teren, a resztę tutaj tak. O, nawet zrozumiało. No niestety nie mamy zbytnio konwojów, więc to jest największy problem. Ale wysyłamy chyba nadal zaopatrzenie? Nie.
Aż dziwne. Potrzebujemy to zaopatrzenie, więc tutaj nam przyjeżdża. No i teraz mamy największy problem, czyli oni są na swoim terytorium. My jesteśmy w sumie na ich terytorium. I że tak powiem, trochę głupio. Jest. No. Kolej nieco sobie tutaj podbudowaliśmy, ale żeby teraz bronić się, to będziemy co chwila się cofać, co chwila tak będzie się działo, ponieważ oni wysłali nas całą armię. Nasi sojusznicy raczej do nas nie przyjdą. Nie mamy Murmańska, no niestety. Udaliśmy to Finom. No i tak naprawdę musimy bronić tą prowincję, ta prowincja jest najważniejsza. Bez tej prowincji to raczej się nam nie uda dalej tutaj jakoś działać. Kiedy tutaj się wybuduje? No to jeszcze trochę czasu zajmie. Już lepiej tam tutaj wygląda, jeżeli chodzi o przyjmowanie, więc myślę, że powinniśmy złamać szyf. Po pierwsze. Po drugie, jak to wygląda? Z samolotami to wygląda tak, jak mi się wydaje, czyli że więcej już tutaj nie porobimy. Mamy tyle closer supporta, ile możemy. Dobra, już lepiej to wygląda. Jest więcej zieleni. Teraz jest 20%, to nie jest zbyt miłe. Dobra, czy South Africa? Nie, South Africa nie był z nami. No tutaj Ententa to, że tak powiem, pada. Okej. Jak to wygląda z tymi statkami? What? Realnie rzecz powiem, tutaj raczej nic nie zrobimy. No i te... No, teraz czerwień. Zbyt często widzę czerwień, to jest najgorsze. Dobra. Damy last standa, może to coś pomoże. No, to nie jest najlepsze miejsce, że tak powiem, do tego. Też tracimy tutaj mnóstwo statków naszych. Czekajcie, gdzieś po prostu nasza flota stoi? Nie, wysłałem ją powrotem, więc... No, że tak powiem, to nic nie zadajemy za bardzo flocie japońskiej obrażeń. Musimy nadal tutaj jakoś działać z tego względu, że no... Nasze dywizje tak powoli dopływają. Możemy naprawić Władywostok. W sumie kontrolujemy go. Jest, w ogóle teraz zauważyłem, że tutaj jest jakaś linia kolei. Mógłbym się pod nią podpiąć. No właśnie. Okej, gość, jakiś gość umarł. Szkoda. Teraz możemy w sumie nieco poprawić sobie, żeby lepiej tutaj było z koleją. Tak, uwielbiamy naszą kolej. No. Raczej więcej już nic nie będę mógł zrobić. Bo to jest taki typowy, typowy moment, kiedy już nasze... Wiecie, już nasze... My już możemy budować jakieś specjalności w armii, a teraz musimy po prostu rozbudować normalną armię i to nie jest najfajniejsze, kiedy muszę jedyne co robić, to budować naszą armię. Mamy wystarczające dywizji, więc musimy przestać ją produkować. Okej, jak to wygląda z karabinami? Wygląda na to, że już się nam tutaj naprawiają.
No i sobie pousuwajmy jakiś stary sprzęt niepotrzebny. Okej, 16, no to jeszcze... jeszcze trochę potrwa. No jak sami widzicie, też problemem jest z tym, że nie mamy zaopatrzenia. No, możemy dać kolejny last stand. W głównej mierze potrzebujemy kolejnego last standa, więc to jest ten powód. Mamy taką małą organizację, że nie dziwię się, że ciągle nas AI atakuje. Wygląda z tym. Powoli dostajemy z tego. Tak naprawdę nasze samoloty wszystko tutaj niszczą. No, jedyne co możemy patrzeć na to, że powoli tutaj jesteśmy wykopywani, ponieważ nic więcej nie możemy porobić. Jak to wygląda z tym? Jeszcze kilkanaście dni. Na szczęście się dosyć dobrze bronimy. Kolej to tak powiem, że ja ją rozbudowałem, ale aż dziwne, że tak mało kosztuje, więc to jest podejrzane. Ale już powstał nasz punkt i sobie chyba jakoś radzimy. Nie powiem. No, pokazuje nam, że niby już lepiej jesteśmy. Wyglądamy z Killstaffera? A, nie, Organizer dostaliśmy. Tak patrzyłem, co my dostaliśmy? W ogóle tamten gość chyba miał już 3 traity terenowe. Nie sądzę, że to jest niepotrzebne. Chcielibyśmy to zrobić, tylko nie wiem, dlaczego nie mogę zrobić. This branch requires has research paratroopers 1. Czy ja nie... O, ma się los. Wydawało mi się, że ja włączyłem sobie, a musiałem nie włączyć. Dobra. Zaopatrzenie to jest jak zaopatrzenie. Tak naprawdę powinniśmy już wysłać z powrotem tutaj do Korei nasze dywizje. Ponieważ już więcej sobie tutaj nie... już więcej tutaj nam nie pomogą. W sumie nawet nam pomagały nieco. Ale to co powinniśmy teraz zrobić... to po prostu czekać. Tak. Musimy czekać i obserwować. Nasze samoloty jakoś już się zmieniają z tym. Już więcej samolotów tutaj wysyłają. My wysyłaliśmy tutaj nieco tego zaopatrzenia. Chyba już nie musimy wysyłać. W takim razie możemy też zmniejszyć tutaj produkcję. Zwiększmy sobie w takim razie produkcję tych pozostałych. Możemy ulepszyć karabin. To zawsze jest fajne, kiedy możesz ulepszyć karabin. Dobra, ale ja na tym będziemy się żegnać. No niestety więcej już nie zrobimy. Co najwyżej spróbuję się podesantować tutaj, może się uda jakoś tutaj wreszcie ich wypchnąć i zacząć robić desanty, nie wiem, tutaj czy jakoś tak, bo chodzi o to, że w głównej mierze potrzebujemy kolejnego miejsca, gdzie się zdesantować. Na szczęście mamy więcej armii, więc to jest fajne, więc możemy sobie spróbować jakoś tutaj desantować się. No niestety, ale nasi wrogowie po prostu bardzo, ale to bardzo nas nie lubią. Mamy tylko jeden submarine, dosłownie. Jeden nam został, taki słaby. Więc tak, ta wojna nie wygląda najlepiej. Ale zobaczymy się w kolejnych odcinkach. No to, cześć!